Jerzy Brzęczek jest w niezwykle, myślę, trudnej roli, bo Lewandowski na co dzień pracuje, wczoraj pracował, przedwczoraj pracował z Klopem, wczoraj z Guardiolą, dzisiaj z Hansim Flickiem, po drodze gdzieś z Ancelottim i przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji Polski, dostaje selekcjonera Jerzego Brzęczka i już wiemy z książki Małgorzaty Domagalik, że on go testował, że na pierwszych zgrupowaniach było takie przeciąganie liny, na ile można sobie pozwolić, jaki ty masz warsztat, no to ja cię teraz sprawdzę, przyjeżdżam z wielkiego klubu, zobaczymy co potrafisz. Jerzy Brzęczek nie do końca zdradza w tej książce, jaki był rezultat tego castingu, natomiast nie wiem, czy odpowiedzi nie poznaliśmy w tym wywiadzie po meczu z Włochami, gdy Lewandowski był ewidentnie niezadowolony. Moim zdaniem Brzęczek ma arcytrudną rolę, ale jeżeli będziemy patrzeć na to tylko w ten sposób, kto Lewandowskiemu zaimponuje, no to nie znajdziemy w Polsce takiego szkoleniowca, bo zwyczajnie go nie ma i myślę, że nie znajdziemy też w Europie, bo reprezentacji Polski nie będzie na niego stać, żeby mu zapłacić kontrakt, więc trener, który pojawi się na stanowisku selekcjonera, musi mieć inny pomysł na to, jak Roberta Lewandowskiego wykorzystać, jak poukładać z nim relacje, jak się o niego zatroszczyć, jak tę gwiazdę największą dopieścić. No i jeżeli taki sposób znajdzie, no to pewnie osiągnie sukces. Adam Nawałka to potrafił, doradzał się w wielu kwestiach Lewandowskiego. Jerzy Brzęczek, z tego co słyszymy, jest no, bardziej autokratyczny, te decyzje podejmuje bardziej indywidualnie, a jeżeli się doradza, no to w tej grupie jest Lewandowski, ale myślę, że jego głos waży dzisiaj nieco mniej niż w reprezentacji Nawałki, co niekoniecznie musi mu się podobać.